zmienię teraz na chwilę temat. Spójrzmy na pierwszą stronę naszego wyboru tekstów i zajrzyjmy do bajki Krasickiego, którą zresztą skądinąd dobrze znamy, tak? Jagnię i Wilcy. Bajka ta ma przynajmniej na pierwszy rzut oka temat całkiem inny niż tamten wiersz, ale skomponowana jest zupełnie podobnie. Cztery wersy, bardzo charakterystyczna, częsta miara fraszek. Była tutaj mowa o 8-wersowych fraszkach Reja, prawda? Te są czterowersowe. Zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Już jeden wers Krasicki zużył na sformułowanie morału, a właściwie antymorału, prawda? Po dzisiejszemu moglibyśmy powiedzieć, dajcie mi człowieka, znajdzie się paragraf, prawda? Albo coś takiego. Zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Dwóch wilków, jedno w lesie nadybali jagnię. Proszę Państwa, w tym wierszu w ogóle wszystko jest puentą, albo prawie wszystko. Dwóch wilków, jedno w lesie nadybali jagnię. Czego Państwo się w tym momencie spodziewają? Czego się wszyscy spodziewamy? No zjedzą, no bo jak wiadomo, rolą bajkowego wilka, już zwłaszcza dwóch wilków, jest zjeść bajkowe jagnię. Tymczasem trzeci wers zaskakuje nas inną informacją. Już go mieli rozerwać. A zatem nie rozerwali, skoro już go mieli rozerwać, tak? Dlaczego? Zastanawiamy się. Rzekło, jakim prawem? Nie wiemy, czy to jagnię przypadkiem nie powiedziało. Jakim prawem? Jeśli było jagnięciem, które nie tyle powoływało się na prawo, ile dziecięcym głosikiem kwiliło, że tutaj jakieś, prawda, coś niezrozumiałego i skandalicznego się dzieje. A może to jagnię powiedziało jeszcze inaczej? Jakkolwiek powiedziało jagnię, ostatnia, czwarta linijka przynosi nam informację, że wilki reagują na pytanie jagnięcia tak, jak gdyby to było jeszcze innym tonem powiedziane. Tak, jak gdyby jagnię zapytało, jakim prawem? O numer paragrafu, jak gdyby pytało. Wilki wyliczają numery paragrafu. Paragraf pierwszy smaczność, paragraf drugi słaby, paragraf trzeci i w lesie. Podstawa prawna została podana, nie ma już przeszkód, żeby dokonała się egzekucja. Zjedli nie zabawę, a raczej smakowity posiłek, żeby został przez wilki spożyty. Proszę zwrócić uwagę, że zaczynamy od antymorału mówiącego o tym, że w świecie sprawy nie toczą się wcale moralnie. Następnie mamy zawiązanie historii. Dwóch wilków, jedno w lesie nadybali jagnię. Spodziewamy się, że zjedzą, ale za chwilę już go mieli rozerwać, więc jednak nie zjedzą. Coś stanie na przeszkodzie. Dowiadujemy się, co stanie na przeszkodzie. Przed chwilę się zastanawialiśmy. Aha, pytanie jagnięcia. Jakim prawem? Teraz oczekujemy w napięciu na odpowiedź, tak? Odpowiedzią mogłoby być to, że wilki na przykład, nie wiem, schowają się do jakiejś wilczej nory, zawstydzą się, albo coś równie dziwnego za mną. Nie, nic podobnego, to są wilki bezczelne, wilki cyniczne, które podają podstawę prawną na życzenie, tak? Zjedli nie zabawę. Dopiero po serii tych niespodzianek możemy zacząć się zastanawiać właściwie, o co tu chodzi. Wydaje się, że chodzi tutaj o prawo i że słowo prawo jest tutaj słowem kluczowym, tak? Gdyby Krasiecki chciał nas w tej bajce zawiadomić tylko, że rozbójnicy napadli na bezbronnego, bezbronny nieśmiało zakwilił jakim prawem i usiłował się obronić, ale to oczywiście było nieskuteczne, to nie stwierdziłby nic ponad to, co i tak dobrze wiem, jeżeli ktoś już przeżył na świecie jakieś 15 czy 16 lat, nie mówiąc o tym, że na przykład tyle, ile Norwid, ile Krasicki do momentu napisania tej bajki niewątpliwie więcej, to wie, że w świecie takie sceny się rozgrywają i to nawet o 100% częściej niż można by było sobie życzyć, prawda? Zatem musi tu chodzić o coś innego. Wydaje się, że chodzi o to, o co chodzi w wielu innych utworach księcia biskupa Warmińskiego i o co chodzi także w wielu fraszkach i innych utworach Norwida. Mianowicie, że chodzi o to, żeby poddać krytyce całą epokę, w której ten wiersz powstał. A to była epoka wielkiego zaufania do prawa, tak? Ludzie myśleli wtedy, że jeżeli ułożą znakomite kodeksy prawne, to już zapanuje szczęście na świecie, między innymi, tak myśleli. Co robi Krasicki? Krasicki mówi, że znakomite kodeksy mogą być podstawą rozboju, tak? Mogą być parawanem, tak? Mogą być zasłoną dla straszliwego rozboju. Teraz nasz kodeks przewiduje, że powinniśmy zmierzać do schyłku naszej prelekcji, ale
Choć będę się spieszył, nie mogę Państwu obiecać, że skończę przed upływem 11 minut. Choć mogę Państwu obiecać, że skończę przed upływem 13 minut. Po czym możemy przejść do konkluzji, skończyć, albo wysłuchać Państwa uwag, pytań, żądań, życzeń, a nawet gwizdów lub jakichś innych, co tam trzeba będzie, prawda? Właśnie. Tymczasem bowiem wracamy jeszcze do Norwida, tak? Pomijamy w tej chwili te fraszki, zwłaszcza współczesne, które mamy na ostatniej stronie, tak? Wspomnianego Staudingera czy Szymborskiej, to wiecz powszechnie znane, w szkole eksploatowane zresztą. Jeśli rzucimy okiem na którykolwiek z arcydowcipnych utworów Staudingera, no nie ukrywamy, nie da się ukryć, że możemy się tutaj uśmiechnąć, prawda? Ale jak ta jest, że ktoś rzucając chudą żonę, kości zostały rzucone, tak? Właśnie. Ona do niego porzuconego. Pieszą. Piesz sam. To są oczywiście dowcipy językowe. Nawet powiedziałbym, że w duchu kabaretu starszych panów. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie to jest bardzo odległe skojarzenie. Jeśli chodzi o Norwida, to mogą to jakieś anachronizmy. Te fraszki mogą nam tutaj posłużyć za tło. Uwaga, ja ich wcale nie wcale. To są bardzo porządne utwory literackie, tak? Mogą nam posłużyć za tło pokazujące, że Staudinger jest w większym stopniu fraszkopisarzem w takim klasycznym, oczywistym rozumieniu tego słowa niż Norwid. Staudinger dowcipkuje, wykorzystując do tego celu tak gry słowne. Natomiast z Norwidem jest inaczej. Inaczej jest też z Mickiewiczem, którego nie omawiamy w tej chwili bliżej. Natomiast polecam Państwu serdecznie reprezentowane tutaj w niewielkim wyborze, to jest kilka procent całego zbioru, zdania i uwagi Mickiewicza, często przybierające postać jakichś prawie że przysłów, aforyzmów, tak? Stopnie prawd. Druga strona w lewej szpalcie. Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi, są takie, które szepce swemu narodowi. Przepraszam, powinno być mówi, które mędrzec wszystkim ludziom mówi, są takie, które szepce swemu narodowi, bo inaczej byłoby bez rymu. Mickiewicz jeszcze mówił mowi, a nie mówi. Są takie, które zwierza przyjaciółom domu, są takie, których odkryć nie może nikomu. Mickiewicz, którego zwięzłe czterowersowe teksty, rzadko dłuższe, tak, są przez to samo pokrewne fraszką. Nie udaje, że to są utwory zabawne, żadnego z nich zresztą nie zatytułował fraszką. Tak? Natomiast Norwid jakby przekomarza się trochę z czytelnikiem, tytułując swoje utwory arcypoważnej treści fraszka, tak? Dodając na wszelki wypadek wykrzyknik w nawiasie. Norwid pisze przecież także o sprawach arcyważnych. Spróbujmy powiedzieć jeszcze tylko o jednym wierszu zatytułowanym fraszka. Potem zaś na deser przyjrzyjmy się jednemu z wierszy Norwida, które nie są fraszkami, mianowicie wierszowi Erumnarum Plenus, pełen smutków, i na koniec pewnemu komiksowi Norwida, który tutaj za chwilę sobie rozdamy i doręczymy, on będzie nam, znaczy to jest podobny do komiksu, także przyda. Otóż chciałbym zacytować w tej chwili ostatnią z cyklu fraszek, nie ostatnią, przepraszam, oczywiście nie ostatnią, bo ostatnia to jest pewnie odpowiedź do Boch, fraszkę Duchu Wel. Na przełomie 5 i 6 strony naszego wyboru tekstu znajduje się ta fraszka. Nie zinterpretujemy jej w całości, ona jest trudna jak wszystkie prawie fraszki Norwida, co nie znaczy, że jest niedostępna. Norwid jest autorem zupełnie do czytania, prawda? Wcale nie jest autorem zbyt trudnym, ale jest trudnym i wymaga uwagi. Niech się podniesie na zachodzie głowa, to zaraz wstęga na nią orderowa z nad Newy leci jak meteor złoty. Niech Państwo sobie wyobrażają jakąś rękę, która w Petersburgu bierze wstęgę orderową i wiu, ciska o 2000 km do Paryża. Tak? Czy gdzieś na zachód. Niech na północy serca, gdzie połowa, kruszyna serca, ciągłe wytrwa grzmoty, to nad Sepane wnet skieruje loty. Proszę uprzejmie. A zatem ta fraszka zaczyna się, by tak rzec, anatomicznie. Najpierw mamy głowę, która się podnosi, tak? Jakoś jest niepodległa wobec carskiej tyranii. A potem mamy serce, kawałek serca, kruszynę serca. Jak kruszyna serca wytrwa ciągłe grzmoty, tak? Kraina północy, kraina rządzona przez carów, to jest kraina, w której panują ustawiczne grzmoty, burze, prawda? Człowiek tam znajduje się wobec natarcia straszliwych żywiołów, są żywioły polityczne, tak?
to zaraz to serce, tak, skieruje loty nad Sekwanem, bo tam będzie mu lżej, przyjemniej, zostanie docenione, znajdzie się w kręgu tej zachodniej kultury i tak dalej. Konstrukcja drugiej zwrotki, ostatniej tego wiersza, może nas trochę zaskakiwać. Tak długoż przedwiecznego wiosły będą się nawet te ku sobie niosły z wyszczerzonymi paszczękami śpiżu. No, właściwie to niosą się w jednym kierunku, ale nie nawy, tylko niosą się w jednym kierunku ci jacyś wybitniejsi, którzy nie poddali się całkiem carskiej tyranii, tak? Na zachód, tam, i nie, wrogie, tak, stamtąd się na zachód. Ale teraz, przepraszam, pomyliłem kierunki. Bo jak się nad Sekwaną podniesie głowa, to wstęga orderowa leci z nad Newy. Teraz się wszystko zgadza. I teraz o co chodzi, tak? Ci, którzy są odważniejsi nad Newą, tak? Którzy mają odważniejsze serca, kierują swoje loty nad Sekwanę. A ci, którzy są sławniejsi, czy dzielniejsi myślą nad Sekwaną, mogą liczyć na wstęgę orderową, a może i na jakieś inne jeszcze, tak, dary, czy apanaże nawet ze stolicy carów północy. Tak było niecały wiek wcześniej, tak? Filozofowie francuscy, jeśli nie byli na carskim żółcie, jak rozmaici polscy zdrajcy, to z pewnością utrzymywali z trzema czarnymi orłami, które rozdrapały Polskę, bardzo przyjazne stosunki. Czego nie komentujemy w tej chwili, i że to była o tym mowa tutaj na naszym posiedzeniu przed kilkoma tygodniami, o ile pamiętam w skrócie. Nie o to chodzi. Norwid daje w tym wierszu obraz następującej sytuacji. Co dzielniejsze głowy z zachodu car próbuje kupić. Co dzielniejsze serca ze wschodu emigrują z tego wschodu gdzieś tam na zachód. A? A w istocie rzeczy ten wschód i zachód, tak, nie są sobie przyjazne. To są dwie nawy, dwa statki czy dwa okręty, które niosą się przeciwko sobie z wyszczerzonymi paszczękami śpiżu. Walczą ze sobą. A dopóki walczą, powinny nie walczyć, ale powinny być po tej samej stronie, to znaczy po stronie chrześcijaństwa. Tak? Już mówiliśmy, jakie jest jego znaczenie dla Norwida. Dopóty toczy się w historii nie walka o to, żeby panowało w niej dobro, ale brutalna gra ludzkimi kośćmi. Oczywiście to jest aluzja do gry w kości, tak? O szatę Chrystusową toczącej się między żołdakami, tak? Rzymskimi na Golgocie. Ale to jest również arcyprzenikliwa, bolesna i super skrótowa charakterystyka sensu historii toczącej się w połowie XIX wieku. Tak długo z kośćmi będziesz grać ludzkimi o chrystusowy płaszcz żołdaku ziemi na opuszczonych obłogach przy krzyżu. Ta historia to jest historia maskowanych orderowymi uprzejmościami, tak, i intelektualnym podziwem, sporów, wojen, starć zbrojnych wręcz między państwami, które powinny być po tej samej stronie, to znaczy po stronie dobra, chrześcijańskiego dobra. Dopóki ta historia toczy się w taki sposób, to w historii ludzie zamiast czynić dobro, czynią to samo, co oprawcy Chrystusa na Golgocie. To bardzo straszna diagnoza, którą stawia Norwid i upoważniająca nas być może do stwierdzenia, że sprawdza się w gruncie rzeczy ta myśl, którą wyraziłem tutaj kilkadziesiąt minut temu, że Ziemia przez Norwida w jej historycznych i duchowych wymiarach opisywana ma w sobie coś z dantejskiego piekła. I nawet nie mało. To nie moje spostrzeżenie, może świadomie do zauważenia. Spróbujmy na koniec przyjrzeć się dwóm jeszcze dziełom Norwida. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś dopomógł mi w rozdaniu tego oto dzieła z Goldziwie. Ale tymczasem przyjrzyjmy się wierszowi Erum Narum Plenus. Proszę Państwa, ten wiersz, który zasługuje jako precyzyjna kompozycja na interpretację w całości, zostanie przez nas w tej chwili potraktowany brutalnie w inny sposób. Spróbujemy zapomnieć przy każdej jego zwrotce, dziękuję arcypięknie, że jest całością, i pomyśleć przez chwilę na próbę, że poszczególne jego zwrotki są osobnymi wierszami. Czytamy.
Czemu mi smutno i czemu najsmutniej? Mamże ci śpiewać ja, czy świat i czas? Och, bo mi w jednym strój, czyli sposób nastrojenia, albo stan nastrojenia, tej wielkiej lutni, w którą wplątany duch każdego z nas. Duch każdego z nas jest wplątany w świat. Wielka lutnia świata nawiązuje do muzyki sfer niebieskich, motywu znanego jeszcze ze starożytności. Być może. A co by było, gdyby wiersz się kończył w tym momencie? Mielibyśmy pytanie i odpowiedź. Pytasz, dlaczego mi jest najsmutniej? Odpowiadam. Bo widzę, co się dzieje ze światem. Norwid w innym tekście, pochodzącym z tego samego okresu, pisał: patrzę w chore oczy świata i trzymając za puls drżący, śledzę życie. Zatem zachowuje się jak lekarz, który trzyma rękę i wpatruje się w oczy chorego, który jest umierający. Świat w ujęciu Norwida jest pacjentem, ciężko chorym, być może śmiertelnie chorym pacjentem. Ja przeniknąłem, czym jest świat i dlatego jestem smutny. Druga zwrotka. I wiem, że każda radość ma tu drugę, poniżej siebie przeciw radą łzę. I wiem, że każdy byt ma swego sługę i wiem, że nieraz błogosławiąc klnę. To długie wyliczenie, ale krótkie, bo czterowersowe. Także brzmi trochę jak aforyzm. Tym bardziej trzecia zwrotka. Czemu mi smutno? Bo nie radbym smucić, ani przed sobą kłamstwa rzucać cień, by skryć, jak czego nie można odrzucić, by uczcić, czego trudno, czego wyciąć trudno w pień. Jest mi smutno, bo nie radbym smucić, ale muszę smucić, bo muszę mówić prawdę, tak? Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że każda z tych zwrotek, nie zawsze tak jest u Norwida, Norwid potrafi spokojnie przeprowadzać zdanie w drodze przerzutniowego toku, od linijki do linijki, od strofy do strofy nawet. Każda z tych strof dokładnie mieści całość składniową w czterech wersach. I tak jest także w czwartej strofie, piątej, szósta może już są mniej nacechowane tymi właściwościami, o których mówimy. Mówimy o jednej rzeczy w tej chwili. Norwid myśli w trybie aforystycznym. Troszczy się o to, żeby nie tylko cały tekst, ale również poszczególne strofy tekstu, nie zatytułowanego tutaj fraszka, tak, brzmiały tak, jak gdyby były aforyzmami do zapamiętania. Norwid bowiem zna wagę słowa i wie, że ono powinno nam utkwić w pamięci jako efektowna formuła, tak, która no, opisuje tutaj, jak próbowaliśmy to powiedzieć, najboleśniejsze i najważniejsze właściwości świata, które on obserwuje. I ostatni przykład, szczegółowy, zanim przejdziemy do konkluzji, która prawdopodobnie uderzy z prędkością piorunu. To ta kartka, którą Państwo mają przed sobą. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę najpierw na to, że ona jest nieprzypadkowo złożona. To jest tekst, który mamy także wydrukowany, ale bez obrazków, tak, na szóstej stronie naszego wyboru tekstu, jako ósmej stronie, przepraszam, jako pamiętnik podróży. Arcyzabawny tekst, w którym Norwid wspomina dawne czasy po 25 latach, mianowicie dawne czasy swojej wędrówki pieszej po Polsce. Tegoż roku podróżowałem po Polsce, Bóg nas było, świętej pamięci Władzio Wężyk i ja, i potem opowiada, jak odwiedził nieprzydrożną karczmę. Wędrowcy sentymentalno-romantyczni odwiedzali nieprzydrożną karczmę jak Fris Kochanowskiego, tylko jakiś dwór, w którym gościnnie zostali obaj przyjęci przez gospodarza miejscowego szlachcica. Wszelako jednego razu, szlachcic zobaczył, że oni mają podróżną biblioteczkę przy sobie. Tak? To chleba nie daje, powiedział, ale pewnego razu poprosił ich o użyczenie jakiejś książki. Dajcie mi też jaką książkę z brzega, bo idę stać do ogrodu. Krótko mówiąc, książka ma funkcjonować jako tabletka nasenna, tak? Do tego celu będzie potrzebna temu jegomościowi. Norwid na pierwszej stronie opisał i zilustrował, jak ten jegomość wyglądał z fajką na długim cybuchu, w szlafroku, w domowej postaci. Teraz, uwaga, tekst, który ma w sobie coś z komiksu, a coś ze starodawnego emblematu, bo łączy w sobie elementy plastyczne i literackie. Pamiętajmy, że Norwid był zawodowym artystą plastyki. Tak?
otwiera się na karcie takiej, którą byśmy mogli nazwać rozkładówką. Nie cytuję tutaj tekstu, tylko zwracam Państwu uwagę na niepowabny obraz tego szlachcica, który oto leży zwrócony do nas i do kamery, tak? Odwrotną stroną medalu, tak? I śpi niewątpliwie nad książką, którą odłożył i widzimy ją tutaj na pierwszym planie, tak? Otwarta książka przykryła sobą długi cybuch tej fajki, o której była mowa także w opisie. Proszę Państwa, o czym dotychczas mówił Norbid? Tu mówił o tym zabawnym szlachcicu, który mówi, że książki nie dają chleba, ale dają sen, jak widać. Tutaj pokazuje, w jaki sposób książka daje mu sen. I w ten sposób powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, opowiedział nam zabawną anegdotę, równocześnie ponurą anegdotę, prawda? A po drugie, powiedział o to, w jakiej poniewierce, w świecie, w którym żyjemy, jest to, co wielkie. Sztuka, książka, wielkie myśli ludzkie. Ale Norwid jest precyzyjny i chowa na czwartej stronie jeszcze puentę. Puenta jest dokończeniem rozumowania. Drugim przykładem, rozumowanie ujęte w postać fraszkowych żarcików niby to, obejmuje drugi przykład. Jest to przykład innej sceny, tak? Po wielu i wielu latach spotkałem na ekspozycji w Paryżu, czyli na Wystawie Światowej, potomka owegoż obywatela. Ten mówił mi o sztukach pięknych, różne spostrzeżenia swoje. Lubię i muzykę, powiadam. Lubię i muzykę, jak sobie wrócę z pola, a człowiek, czyli parobek, mi buty ściągnie, to ja sobie lubię tak dumać i nogi moczyć i słuchać, jak mi żona moja gra na fortepianie Chopina. Malaturę, także lubiłem, nimem się ożenił. W następnym akapicie Norwid wyraża przypuszczenie, że teraz już nie lubi malarstwa, albowiem obok niego w życiu pojawił się wcielony ideał, oczywiście w osobie tej żony. W związku z tym już malarstwo nie jest dla niego takie ważne. Swój pogląd na tego szlachcica Norwid wyraził w tym obrazku, prawda? Zup, buty z długimi cholewami, nogi obnażone do kolan albo i trochę nawet bardziej zanurzył w miednicy i w pozie rodenowskiego myśliciela. Oczywiście to jest anachronizm, bo jeszcze Roden nie wyrzeźbił swojego myśliciela. Tak czy w zbliżonej pozie wsłuchuje się w tony jakiegoś skerca czy poloneza. Puenta, puenta. Szkoda, że nieboszczyk Fryderyk nie wiedział nic o tym. Domyślę, zapewne byłby zachwycony. Oczywiście to jest ironia, prawda? Proszę Państwa, Norwid, opowiadając nam dwie zabawne facecje, powiedział o tym, jakie są losy wielkiej sztuki i wielkiej myśli w świecie, w którym przyszło mu żyć. I w którym przyszło nam żyć, Norwid jest naszym współczesnym. Być może nawet można tutaj się doszukać pewnego aspektu autotematycznego. Norwid, który tyle ważnych słów we fraszkach i w innych wierszach, które tu cytowaliśmy i w innych miał nam do powiedzenia, nie ma złudzeń. Te słowa, te ważne myśli wielokrotnie natrafią na takich odbiorców, którzy potraktują je tak jak ci dwaj szlachcice, jak tabletkę nasenną, albo jak miły akompaniament do chlub, że zacytuję Gałczyńskiego, moczenia nóg. Gałczyński zresztą zakończy tę część i właściwie ostatnią szczegółową część naszej wypowiedzi w tonie fraszkowym. Zalecał moczenie nóg w wierszu pod tytułem Moczmy nóg. Pora na jakąś konkluzję. Najkrótsza konkluzja naszego spotkania byłaby taka. Oto zwróćmy uwagę zatem, że wtedy, kiedy spodziewamy się, że mamy do czynienia z tekstami, które jedynie śmieszą, trzeba zachować czujność, ponieważ poeci gotowi byli grać tym, co śmieszne i tym, co arcypoważne. Z drugiej strony, w wypadku tych poetów, którzy w wieku XIX nawiązują do tradycji fraszkowej, niejednokrotnie mamy teksty arcypoważne, którym przewrotnie nadajemy cechy tekstów dowcipnych. W każdym z tych wypadków istotne jest i to, żeby rozumieć, że teksty fraszkowe ze względu często na swą zwięzłość, aforystyczność i ciążenie ku puencie wymagają od nas wielkiej wnikliwości czytelniczej. Dziękujemy Państwu pięknie, zachęcając do tego, żeby z wielką wnikliwością i ostrożnością traktowali Państwo wszystko, co wygląda na fraszkę.
czy to będzie cała fraszka, czy to będzie tytuł fraszki, motto fraszki, dedykacja fraszki, adnotacja dotycząca miejsca, gdzie fraszka powstała, czy cokolwiek innego. Dziękujemy Państwu pięknie, ale być może jeszcze się nie rozstajemy, bo być może Państwo wcale nie życzą sobie nam podziękować, tylko pragną złapać nas za klapy, potrząsnąć i powiedzieć, to nie fraszka, trzymać publiczność przez prawie 2 godziny i nie pozwolić jej się odezwać. Zachęcamy z całą serdecznością, na jaką stać nasze serca.